Siemandero, załoga Polish Gandia Farmer. Kurczę, piątek, piąteczek, piątunio. Zimno jak w kurczy, nie powiem co. Właśnie pada deszcz. Zajechałem sobie na działkę, bo byłem tutaj niedaleko. Pokażę Wam, jak wygląda progres tego wszystkiego. Słoneczniki jeszcze nie idą jak wariaty. Czekam na ciepłą pogodę. Ostatnio dosadziłem ogóreczków. To są polskie ogórki. Tutaj jest śremski, Julian chyba oraz dar. Taki ekstra rządek dosadziłem. Tutaj dosadziłem tak samo w niedzielę pomidory, doniczki materiałowe, 7-galonowe. 2, 4, 6, 7 pomidorków. Jeszcze brakło mi tyczek, bo wczoraj tyczkowałem wszystko, bo już zaczęły się pomidorki łamać. Tak to wszystko wygląda. Jeszcze papryczki muszę, ale papryczki bardzo, bardzo wolno mi rosną. Tutaj ogóreczki, miałem z nimi mały problem, zaczęły usychać. Nie wiem, czy odżyją, ale już bardzo pięknie rosną. Tak samo tworzą się już małe ogóreczki. To samo zaczynają się zawiązywać kwiaty. Tak jak tutaj jest jeden martwy ogórasek. Chyba może być za dużo wody, albo te jakieś tam, jak to się nazywa, cucumber beetles, czy coś, takie robaczki, co one właśnie wpierdalają ogóreczki. I kurczę, to wszystko. Naprawdę jest bardzo zimno. Dzisiaj jest ostatni dzień deszczu. Ostatni dzień, kiedy jest temperatura bardzo niska od jutra, czyli na długi weekend już temperatura wskakuje do około, może jeszcze jutro nie, ale na niedzielę i poniedziałek i wtorek już reszta dni tygodnia będzie około 30 stopni Celsjusza, także mam nadzieję, że to wszystko ruszy. Wilki strasznie rosną. Tutaj tak samo już widać, że zawiązują się pomidorki. Chyba to wszystko. Powiem Wam, że mega mnie to wszystko cieszy. Nawet taką brzydką pogodę zawsze sobie tutaj zajadę. Jakieś tam gumiaczki kurczę mam i zajadę doglądać wszystkiego. Słoneczniki, co będę musiał zrobić. Jeszcze się zastanawiam w jaki sposób, ale będę tutaj przy każdym rządku wbijał jakiś palik i będę musiał rozciągać tam i z powrotem jakieś sznureczki, linki, bo przyjdzie mocniejszy wiatr i to wszystko połamie. Także ostatni dzień takiej masakry pogodowej i zobaczymy, jak to wszystko będzie rosło. Zrobię Wam update za tydzień, także myślę, że będziecie w szoku, jak to wszystko będzie wyglądać. Także pozdrawiam, miłego weekendu. Ja dopiero we wtorek do pracy wracam, także będę tutaj wariował w okolicy. Pozdrawiam, trzymajcie się, elo.